Witajcie kochane dzieciaki w naszym projekcie Moja Biblia. W czasie wakacji idziemy sobie drogą apostołów w Dziejach Apostolskich. Posłuchajcie dzisiejszego fragmentu. Gdy apostołowie odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Ile dziwnych nazw miejscowości. Słuchajcie, misje, na które posyła Duch Święty, są na całym świecie. A więc i w Afryce, i w Azji, i w Ameryce, i w Europie. Wszędzie misjonarze jadą i głoszą dobrą nowinę. Ja dzisiaj założyłam specjalnie taką koszulkę, w której jest napisane, że kolor zielony, gdziekolwiek go spotkamy, ma nam przypominać, że możemy nieść nadzieję. Właśnie to robią misjonarze. Niosą nadzieję, mówią o Jezusie. Pomódlmy się dzisiaj razem za tych, których Duch Święty posyła do najtrudniejszych miejsc na całym świecie. Teraz w serduszku mocno się skupiamy, myślimy o misjonarzach i prośmy Matkę Bożą o pomoc. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Królowo misjonarzy, módl się za nami. Mocno Was ściskam. Pamiętajcie, że każdy z Was jest też misjonarzem, więc jak zielony kolor zobaczycie gdziekolwiek, przypominajcie sobie, że możemy nieść nadzieję i mam dla Was dwa zaproszenia. 13 sierpnia będziemy grali na pięknej mszy świętej dożynkowej w Waliszewicach o godzinie 13:30. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są z okolic Łodzi. A 14 sierpnia gramy na Jasnej Górze. Piękne uwielbienie, które rozpoczynamy 18:45. Do zobaczenia, kochani mali misjonarze. Pa, pa!